Nazywam się Karolina Bosiek, trenuję już wiarstwo szybkie i już niespełna 10 lat. Co się wydarzyło 10 lat temu, że zdecydowałaś, będę trenować i to akurat to już wiarstwo szybkie? To się stało tak dość niewinnie, ponieważ na początku były to zwykłe zajęcia takie pozalekcyjne WF-u na rolkach. Bardzo mi się spodobały, oczywiście zachęciła mnie do nich koleżanka. Gdzieś po jakimś czasie pojawiła się taka chęć rywalizacji, pojawiły się pierwsze sukcesy. Zakochałam się w łyżwiarstwie szybkim i tak się rozpoczęła moja przygoda. A dlaczego zakochałaś się w łyżwiarstwie szybkim? Co jest w nim wyjątkowego? Na pewno pomogła mi w tym rywalizacja. Może ta rywalizacja skłoniła mnie do tego, że fajnie jest trenować, fajnie rywalizować. I później, wiadomo, nasz sport jest różnorodny, jeździmy na rowerze, na rolkach, biegamy, siłujemy się na siłowni, więc to też jest super i fajnie tak wszechstronnie się przygotowywać do sezonu. Właśnie chciałam o to zapytać, czy te treningi są w jakiś sposób specyficzne, czy jest coś innego, co każdy z nas może jeździć na rowerze, tak? Każdy z nas może pójść na siłownię. Co jest takiego w systemie treningowym może innego, może w ogóle opowiedz o tym, jak on wygląda? Na pewno na rowerze mamy też treningi na zadania, stawki, interwały. Jest to też nasz główna jednostka treningowa podczas przygotowań do sezonu. A na siłowni skupiamy się głównie na dolnych partiach ciała, czyli pośladki i uda. Powiedz nam słów kilka o sprzęcie. Co ciekawego, to może co innego, każdy z nas może jeździć na łyżwach tak naprawdę, no ale tu jest pewien specyficzny też i sprzęt, ale i sposób pewnie jeżdżenia. Tak, tutaj mamy jakby pod każdego zawodnika zupełnie inaczej dobrane płozy, inaczej zrobiony łuk i gięcie, co jest bardzo ważne. Nie widać to tego z zewnątrz, jak nasze płozy są przygotowane i jak każdy zawodnik różnorodnie podchodzi do tych aspektów. Sprzęt jest bardzo ważny w naszym przypadku. Musi być dobrze naostrzony. Przy robieniu łuków czy gięciu pomaga nam osoba, która jest w tym kierunku wykwalifikowana. Czy pamiętasz jakiś taki swój start w zawodach, który gdzieś najmilej wspominasz i dlaczego? Na pewno to były Mistrzostwa Świata Juniorów. Gdzieś, wiadomo, walczyłam o te najlepsze wyniki, miejsca. Fajnie było rywalizować ze swoimi rówieśnikami w tym samym wieku. No i to była impreza międzynarodowa, więc naprawdę fajnie. Fajnie było się znaleźć w tej czołówce i bardzo dobrze wspominam ten czas. Czy masz jakąś specjalną dietę? Na pewno każdy zawodnik słucha swojego ciała i słucha tego, co jest dla niego najlepsze. U nas nie ma tak, że musimy konkretnie gramaturę i wszystko wyliczać, jak w innych sportach. Na pewno ta dieta jest bardzo ważna i każdy z nas stara się właśnie dopasowywać ją do swoich potrzeb. A co cię motywuje do pracy, do działania, do tego, kiedy już czujesz, że jest taki... Każdy ma czasem gorsze dni. Czy jest coś takiego, co sprawia, że podnosisz się i dalej trenujesz? Na pewno motywują mnie dobre wyniki, dobre samopoczucie, ale jeżeli ich nie ma, wiadomo, trzeba przetrwać ten moment. Bardzo lubię trenować, więc nie mam z tym problemu, żeby, wiadomo, każdemu się czasem nie chce wyjść na trening, ale to jest nasza praca. I to jest nasza pasja, więc mimo wszystko robimy wszystko, żeby dążyć do swoich najmniejszych celów i tych większych. Czy masz jakieś pasje pozasportowe? Bardzo lubię gotować. Na pewno w przyszłości chciałabym się w tym gdzieś spełnić. Dziś mnie to odstresowuje, to jest taka fajna odskocznia dla mnie poza łyżwiarstwem. Czuję się przy tym dobrze i swobodnie. A jakie menu preferujesz? A to różnie. Bardzo lubię wypieki, lubię też dania wytrawne, więc na razie poznaję siebie. Czym dla Ciebie byłby start w Igrzyskach Olimpijskich? Na pewno wielkim wyróżnieniem. Wyróżnieniem, że moja praca, którą włożyłam przez te 4 lata do kolejnych igrzysk, zaowocowała.
No i na pewno bym była spokojniejszym sportowcem. Powiedz nam, jak wykorzystujesz wsparcie z programu PFN Ministerstwa Polskiej Fundacji Narodowej? Jest to wielkie wsparcie dla nas sportowców, które dostajemy już kolejny rok. To zaspokaja nam nasze potrzeby i możemy swobodnie i z czystą głową trenować i przygotowywać się do najważniejszych imprez. Masz jakieś marzenia? Marzenie jest tylko jedne, oczywiście medal Igrzysk Olimpijskich. Gdzieś tam odbiega on daleko, daleko do przodu. Jest jeszcze przede mną dużo, dużo pracy. Jestem jeszcze młodą zawodniczką, więc na pewno będę dążyć do tego celu. Czego Ci możemy życzyć na ten czas? Spokojnej głowy i przede wszystkim zdrówka. To życzymy Ci zdrowia, spokojnej głowy i rzeczywiście spełnienia Twojego marzenia o starcie w Igrzyskach Olimpijskich, ale też i o zdobyciu medalu olimpijskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. PFN Team 100. Wspieramy zwycięzców. Karolina Bosiek.